Wznawiamy obrady po przerwie. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 31 przez 237 przez 16 Rady Miejskiej w Rygnicach z dnia 30 grudnia 2016 roku. Pani skarbnik przedstawi projekt uchwały. Przechodzimy do punktu 9.
podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 31 przez 238 przez 16 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gliwice na lata 2017-2033. Pani skarbnik. W związku z tym, że właśnie uchwały budżetowej to załączmy tutaj zmian, czyli zwiększenie 289 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wydatki bieżące 10 tysięcy mają pozostać 10 tysięcy złotych. Natomiast w załączniku nr 2 w ramach przedsięwzięć wprowadzone zmiany to zmniejszenie o 10 tysięcy złotych na zadanie budowa środków przepowiedzi i zwiększenie o 15 tysięcy złotych na zmiana nazwy zadania modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przez budowę wiaty do celów rekreacji przywozów zalasowej oraz budowę wieży do celów rekreacyjnych wraz z modernizacją lodów przywozów pokoju w Roninach. Na nazwę modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przez budowę wiaty do celów rekreacyjnych zalasowej solarowej. I na zadaniu w ramach wydatków związanych ze środkami unijnymi na zadaniu budowa altany rekreacyjnej w Rodnicach wraz z drogą wewnętrzną. Tutaj było wprowadzone 10 tysięcy złotych, zwiększamy go do liczby 13 200. W 2017 roku zwiększenie o kwotę 7 tysięcy złotych, w roku 2018 o kwotę 6 200 złotych. Te zmiany, które zostały naniesione w międzyczasie od komisji. Dziękuję bardzo. Pytanie radnych. Opinia komisji. Pan przewodniczący komisji. Pan przewodniczący budżetu pozytywnie opinię projektu. Dziękuję pani przewodniczący komisji. Komisja oświaty również uznał opinię. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem uchwały bez czytania? Uchwała nr 38 przez 291 przez 17 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 31 przez 238 przez 16 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Gliwice. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej Zalasowa Szymba. Opinia komisji. Pan przewodniczący komisji Zbarczyk. Pozytywnie opiniuje projekt. Pan przewodniczący komisji oświaty. Dziękuję. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały bez czytania? Przeciw, kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Uchwała nr 38 przez 292 przez 17 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej Zalasowa Szymba. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 11. To jest dodatkowy punkt. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Interdyscyplinarnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. Odczytam uchwałę. Uchwała nr 38 przez 293 przez 17 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego. Na podstawie artykułu 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Dziennik Urzędowy 1990 roku nr 32 pozycja 191 ze zmianami Rada Miejska w Gliwicach uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się Komisją Inwentaryzacyjną do spraw
realizacji mienia gminnego i przeprowadzenia inwentaryzacji mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji na terenie gminy Rybnice w składzie 1. Magdalena Papuga, przewodnicząca. 2. Natalia Kosowska, swoje członek. 3. Agnieszka Bardo, członek. 4. Daniel Dragowski, członek. Paragraf 2. Komisję powołuje się na czas nieoznaczony. Paragraf 3. Wykonanie uchwały w okresie burmistrzowi Rybnic. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Są pytania do uchwały? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem przeczytanej przeze mnie uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 12. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje. Nie ma kogo pytać, ale myślę, że jak będą pytania, to będzie. Nie ma pytań. Nie ma pytań. Nie ma przechodzimy do 13. Zamykam 38. sesję Rady Miejskiej w Rybnicach. Dziękuję wszystkim za przybycie. Życzę wakacji, wydarzymy się wakacji. Miłego wypoczynku. Dziękuję wszystkim za przybycie.